Cześć, nazywam się Ania Drobnica. Ukończyłam Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Specjalność przetwórstwo żywności. Po ukończeniu studiów przyjechałam na staż na Hawaje. Brzmi egzotycznie i wspaniale. Roczny staż prawie dobiega już końca. Co mogę o nim powiedzieć? Jak wszędzie, jest i lepiej, jest i gorzej. Przyjeżdża się do pracy, to trzeba zaznaczyć, na staż. No, na staż, może nie do pracy, ale dużo obowiązków, dużo zajęć. Hawaje brzmi naprawdę super, ale to nie tylko plaże, nie tylko odpoczynek. Codziennie, parę godzin dziennie w pracy. Dużo obowiązków i na farmie, i w sklepie, i trzeba w miarę dobrze znać angielski jako przewodnik po plantacji. Pakuje się kawę, pali się kawę, dużo rzeczy, cały czas się ma kontakty z klientami, także angielski przynajmniej w jakimś podstawowym stopniu trzeba znać, bez tego ani rusz. Co jeszcze o Conajoe, bo jesteśmy w Conajoe tak naprawdę, Conajoe Coffee. Bardzo ważna sprawa tutaj dla nas była, dla mnie i dla mojego chłopaka, z którym przyjechałam, było kupno samochodu. Bez samochodu nie ruszysz się zupełnie nigdzie, także trzeba się nastawić na pierwszy wydatek, dosyć spory. Nie pamiętam, my zapłaciliśmy około 2000, są to takie pieniądze, 2-3 tysiące nawet dolarów, które trzeba wydać na początku na samochód. Trzeba samochód utrzymać i trzeba się z tym liczyć. Bardzo ważna rzecz, bo bez tego nie da rady ani zwiedzać, ani nic zobaczyć, co można robić tylko i wyłącznie w dni wolne, ponieważ praca jest do 5:30. Także miejsce ogólnie, Hawaje, niesamowite. Warto zobaczyć, warto zwiedzić, ale trzeba się nastawić na pracę, na turystów, na różnych ludzi dookoła. I tyle, cóż więcej. Dziękuję bardzo, jeżeli się zdecydujecie. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.